szukam dla widza Skody Super B, ale też jest przekwalifikowanie czynu na poliftową. Rzucam ogiem na rok 11 przy berdaszku w półskórce, foteliki grzane w manualnej sześciobiegowej. Ciekaw jestem pozostałych parametrów. Do Alika nie podchodzę, bo Alik chwilowo zajęty. Nic nie widzę, jakaś szyba, panie zielona, gangsterska. Ale zaraz dopytamy się, bo kontrahenci odchodzą. Zdobyty rzutem na taśmę. Sylwestra przyjechało. Sylwestra, co ja gadam? 17 króli. A, bo się... Trzeba już z pilota, tak? Wiecie co, jaka wersja? Dobra. Półskórka, siedzonka. Nieumordowana, niewysprzątana, widać, że świeża. 175 przebiegu. 11, 12 rok. Fajnie klekoce. Tak? Jakoś nie daje wiary. A, są serwisy. O, ja pierdzielę. Nie daje wiary. 21 rok. Klient numer. Auto coś tam. Numer, gdzie jest? 21 rok. Gdzie mamy? Kilometr sztand, proszę ja ciebie. Proszę wuja, proszę wuja. 171 tysięcy. Grudzień 23 rok. Co ty powiesz? Grubszy przegląd. Na 673 aurace. W 21 roku miała... Nie mogę doczytać, czy to jest to samo. A to jest to samo, ok. To jest 21 rok. Pierwszy Culasung, 12 rok. To był przegląd 23, ok. 21 miała z... Jezus, gdzie ten przebieg jest? Znów się 180 tysięcy. To grubo 673 euro. Porobione sporo rzeczy. Sprawdźmy kolejne kwity. Dekra, 21 rok. Ok. Kontakt mailowy. Już tu, 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 już tu, tu, tu. 756 euro. Pierwsza rejestracja 09. 12. Jest trochę kwitów na dobre pieniądze. Dobra, niech to tu leży. Fotel grzany, regulacja siedzenia. Fajna wersja, kurczaki. Zmierzę go. Ale mam nadzieję, że nie. Próbujemy. 60. 80, 130, 500, 70, 70, uwaga, 60, 70, 70, daj pan tu jeszcze niżej, tu na błocie, jak na grubym jest, tu jest 40, naprawdę, się nie spodziewałem, że ta Skoda robi jak Japończyki, 50, 70, 40, 100, 90. Tu też 40, kurde. Na tym 80, bo na super brudnym. Do jazdy dziennej. Pokażcie mi, też jeszcze lampa jakaś świeci. Daj pan pokój, jaki Zenon. Podpisane, że to Octavia, żeby nie pomylić.
Te błotniki dziwne porobili, nie? Z tym takim kawałkiem maski. 70. 80. 80. Widzę, chciał superbole, te superbole mają trochę najeżdżone. A tu jest 170 kilka. Teraz Państwu pokażę książkę serwisową, bo znalazłem w Słowku. Cała w oryginale. Podjadę z meter, żeby tego A6 nie ruszyć. I te patyki skodowskie. Upsia! Ha, ha, ha. Jednorącz. Stop. Gniotka. Musiał odchodzić seks i się palcem się od... Nie, jest kilka gniotek. A takie drobiazgi dach też ma, nie ma. Nie. Czyli żaden ten. Podjadę z meter. Zobaczę klapę z tyłu. Ja ci go dają po niemiecku. Zobaczmy, czy wsteczniak daje. Czy wsteczniak, tu jest wsteczniak, gdzie jest wsteczniak? Tu, po staropolsku. Jest pikawa. Całkiem porządne auto dla widzu znalazłem. A dupa grzeje, paniak. Blezy! Szyba nie pęknięta. Szyber pracuje. Dwie pozycje. Dasz pan wiarę, co się odpierdziela w 12 roku? Nie, to wyłączę, bo przesada. Jeszcze meterek, bo nie wylezę. Nic gorszego jak jeździć, mierzyć i nagrywać jeszcze. Jak Kieślowski. Szyby z pilota, panie, pilot normalnie z guzika. Jakże klapa nie wykradziona, to... A tu zimówki cztery jeszcze. Nie jakieś szalone, ale zawsze jakieś koło. Ale alufelga zimówki, też mam wiarę. To od prywatnego kupił. To od prywatnego kupił, bo... Haczysko. Ja doszlę panu zimówki, przecież nie... Nie będę go oszukiwał, że zimówki nie są, a są. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.